drugi czas. Start. Piątek dzisiaj, warsztaty z konstrukcji i szycia bolerka. Już nie mogę się doczekać. Nie wiadomo było, co chodzi. Więc tutaj zobaczenie człowieka, na którego macie coś zrobić, jest podstawą. Jak ma sylwetkę, czy jest opilony, czy wyprostowany, jak chodzi o buta. Bez krzywika pracujemy tak. Widzisz? Cześć? Fajnie. Można to wypracować, więc jakby... Tylko wiadomo, trzeba poćwiczyć. Super, super. To. Dziękuję. Warsztaty warsztatami, ale przyznajcie, najbardziej interesuje Was, jak tam Mistrzostwa Świata w prasowaniu. Co robi profesjonalny prasowacz, jak zaczyna prasować? Chwyta żelazko i co robi? Na podłogę, bo czasami kapnie woda. Na początku, ponieważ jak żelazko stało i woda się skropliła w przewodach, to bywa, że na początku wyleci woda. I profesjonalny prasowacz, jak chcecie wiedzieć, czy macie do czynienia z profesjonalnym prasowaczem, to jak on podchodzi do stołu, to zawsze robi tak. Przynajmniej mnie się tak wydaje, ja bym tak zrobił. Proszę Państwa, start. A ciekawe, bo wszyscy zaczęli, o jeden pan zaczął od spodni. Proszę popatrzeć, różna strategia. Po targowym zwyczajem witam się z Wami wieczorem dnia drugiego z Milusi Huśtaweczki. Dzisiaj za nami, za całą rodziną kolejny ekscytujący dzień. Co prawda troszkę spokojniejszy niż ten wczorajszy, ale to całe szczęście, bo dzięki temu mamy trochę więcej siły, trochę szybciej wróciliśmy do domu. No i co się dzisiaj działo? Miałam okazję uczestniczyć w fantastycznych warsztatach z Ewą Bujak, ABC Konstrukcji. I tak jak szycie z wykrojów jest mi dobrze znane, tak konstruowanie jakichkolwiek ubrań było czymś zaczarowanym, czymś kompletnie trudnym. I dzisiaj miałam pierwszy raz okazję skonstruować wykrój na bluzkę z dzianiny, z różnego rodzaju rękawem i na... Niżej jeszcze chyba. Witajcie kochani w dzień trzeci naszej wielkiej podróży, dzień trzeci targów. Wczoraj padła mi bateria w telefonie i nie zdążyłam dograć dla Was podsumowania, więc dzisiaj jeszcze parę słów o dniu wczorajszym. Tak jak mówiłam, uczestniczyłam w warsztatach konstrukcji i tutaj chciałam Wam pokazać, ponieważ zrobiłam masę fantastycznych notatek. Hops.
Mam zapisane wszystkie, absolutnie wszystkie wzory, co i jak sobie powyliczyć, jakie są zasady ściągania miary. Także myślę, że moja przygoda z konstruowaniem jakichś własnych ubrań dopiero się zaczyna. No i tak pomyślałam, że zachęcę Was serdecznie do uczestnictwa w takich warsztatach. Jeżeli trochę szyjecie, jeżeli szyjecie ubrania z burdy, z wykrojów jakichś takich gotowych, a gdzieś tam czasami Wam brakuje jakiejś informacji, jak dane ubranie przerobić pod siebie, to takie warsztaty z konstrukcji są czymś naprawdę fantastycznym. Te, w których ja brałam udział, prowadziła Ewa Bujak, więc jakbyście trafili kiedyś na takie nazwisko gdzieś w internecie, to jak najbardziej polecam Wam skorzystać z jej wiedzy, bo prowadziła warsztaty bardzo merytorycznie i w bardzo ciekawy sposób. Naprawdę byłam zadowolona. Jeżeli chodzi o drugie zajęcia, w których uczestniczyłam, no to powiem szczerze, był taki mały niewypał, ponieważ zapisałam się na te zajęcia głównie z uwagi na to, że chciałam wypróbować wykrój nowej firmy, z której nigdy nie szyłam. Ta firma nazywa się Simplicity i to były warsztaty współprowadzone z pasmanterią ozdobną. Mówię, okej, będziemy coś ozdabiać, będziemy coś szyć, idę. No i niestety okazało się, że styl, w którym szyliśmy narzutkę, nie do końca mi podpasował. Także to jest właśnie to oto dzieło. No, chyba niestety nigdzie się w nim nie pojawię, także nawet nie będę Wam do końca pokazywać się w nim. Ale co ważne, jeżeli chodzi o wykroje samej firmy, są bardzo intuicyjne, bardzo dobrze opisane. Niestety w języku angielskim, więc jeżeli dla kogoś to jest problem, no to faktycznie trzeba poszukać innej firmy. Natomiast sam wykrój był bardzo fajnie opisany, bardzo dobrze jakby tak zaprojektowany, bo z jednego wykroju można wykonać kilka rzeczy, także wykupując jakiś tam jeden pakiet jesteśmy w stanie wykonać taką narzutkę w chyba trzech wersjach, także jest to bardzo fajna opcja. A jeżeli chodzi o pasmanterię ozdobną, no to ja Wam tam pokazałam w tym vlogu, jak tam wyglądały te kamyczki. Myślę, że to jest w stylu jakichś osób, no ale niestety nie w moim, także ja nie dokończyłam tej mojej narzutki, ale też ze względu na małą po prostu pojechaliśmy szybciej do domu. Czy jeszcze coś bym chciała dodać na temat wczorajszych zajęć? Powiem Wam, że to była dla mnie fantastyczna przygoda i bawiłam się naprawdę wspaniale, wypoczęłam, nabrałam nowych takich chęci, żeby się dalej rozwijać w szyciu. Dzisiaj, słuchajcie, czeka nas zlot szycioholików. Spotykamy się w strefie Wartość Szycia z wszystkimi szyjącymi z całej Polski, także myślę, że rozmów nie będzie końca. Będzie też wspólna gra w kalambury. No i dyskusja na temat tego, jak ten projekt się będzie rozwijał. Gdzieś tam za chwilę pokażę Wam parę kadrów, jak to wszystko się ci odbywało. No i dziękuję bardzo za uwagę. A kto ma dzisiaj taką stylóweczkę, co mama uszyła? A widzicie to fajne miejsce, w którym jesteśmy? Jeżeli macie ochotę zobaczyć je bardziej, to już mogę Was uprzedzić, że przygotujemy stąd taki home tour, ponieważ jest to przepiękna lokalizacja i pierwszy raz w życiu mieliśmy taką przyjemność w takim miejscu spać. Także nagramy tutaj stąd home tour i parę szaleści. I Wy będziecie mogli go obejrzeć w następnym filmiku. To teraz już naprawdę ciało! No to jesteśmy już na miejscu, idziemy zobaczyć, jak sobie radzą dziewczyny na Sewing Fashion Meeting, bo tutaj od rana już się toczą szyciowe rozterki, szyciowe zadania. Idziemy zobaczyć. No a czym takim jest konkurs Sewing Fashion Meeting? Otóż jest to taki challenge dla pary blogerki szyciowej i modowej, których zadaniem jest zaprojektowanie i uszycie interpretacji spódnicy w kształcie litery A. No i tu jak zobaczycie te wszystkie dziewczyny, one mają przecudne stylizacje. No i za chwileczkę będą ogłoszone wyniki tego konkursu. Przeszliśmy się po różnych stoiskach na targach. Tutaj między innymi
pracę z konkursu MasterChef. Bardzo kreatywne i w tym konkursie brały udział osoby, które szyją zawodowo i hobbystycznie. Także fajnie, bo każdy z tych manekinów jest podpisany, kto pracował nad danym projektem. Tutaj stanowisko Berotex. Jedna z firm, w których bardzo lubię robić zakupy na moje warsztaty. Tutaj super dekoracja z krawatów. Są one wykonane z kodury, czyli z tego wodoodpornego materiału, z którego najczęściej szyjemy na zajęciach i z którego wykonujemy właśnie jakieś takie użytkowe projekty. I tutaj oprócz tego oczywiście nici do overlocka i nie tylko, jakieś akcesoria karetnicze, zamki. No, większość z tych produktów mam przetestowanych i wiem, że są świetne, także fajnie, że są na targach i przepiękną mają tą wystawkę. A tutaj bawełna canvas, jedna z moich ulubionych, bardzo gruba i wytrzymała i zobaczcie, można z niej uszyć na przykład hamak. Muszę przyznać, że to jedna z bardziej kreatywnych prezentacji produktów. Ta tęcza, te haczyki na sznurkach, świetnie to wygląda. Dawka energii trafiona i uzdrowiona. Od razu. Przygotowaliśmy się 8 miesięcy do zaprezentowania takiego stoiska, jak tutaj jest widoczne. Wow, i Państwo podobno wygrali najlepszą prezentację. No moim zdaniem też najbardziej przykuwa uwagę ta prezentacja produktu. Super, gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do zakupu. Do widzenia. No i tak jak Wam wspominałam, na targach można wypróbować sobie różne wykroje. Tutaj ma stanowisko Burda i też jest taki warsztat, na których ja byłam. Na których można sobie wypróbować, jak się szyje z tych wykrojów, które proponuje firma. I tu dziewczyny widzę, że są w trakcie jakiegoś projektu. Burda miała najpiękniejszą ściankę na całych targach. Co my tu jeszcze mamy? Stanowisko od Kaliny, Karoliny i Ultramasina, czyli też kolejne warsztaty. Zobaczcie, jeżeli ktoś by chciał tutaj troszeczkę zaznajomić się z podstawami szycia, to ma tyle okazji. Zobaczcie tę akcję. Siadaj i usiądź, wybierz materiał, zrecyklinguj i zabieraj na zakup. Blogerka, która zajmuje się modą, dostanie wakacyjny kurs projektowania ubioru w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru, a modelka, która blogerka, która zajmuje się szyciem, dostanie wakacyjny kurs konstrukcji oraz obydwie wakacyjne kursy fotografii, no i oczywiście książki leśniaczka. I są to Kasia i Gosia i Panterka Ciążowa! Stypendium na semestr nauki w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru oraz na semestr nauki w Szkole Konstrukcji oraz kursy fotografii są. No i książki. Domyślacie się? Maki i Mora! Gratulujemy Wam. Ale słuchajcie, ponieważ każda z Was się nawiatowała.
Mamy 23 listopada i właśnie witam się z Wami z naszego salonu. Wróciliśmy wczoraj późno w nocy do domu i dzisiejszy poranek cały spędziliśmy na wypoczynku, bo naprawdę byłoby nam to potrzebne. Wyjazd przebiegł w wspaniałej atmosferze, w wielkich, ogromnych emocjach, ale też jesteśmy po nim bardzo wykończeni. Podziwiam wszystkie osoby, które były zaangażowane w organizację, w prowadzenie zajęć, w ogóle pomysłodawców tego wszystkiego. Jestem im bardzo, bardzo wdzięczna za takie wydarzenie, które zorganizowali, ale też podziwiam ich za tą energię i siłę, którą włożyli w to wszystko, bo ja jako hobbysta po 3 dniach jestem wykończona. Ja i cała nasza rodzina, ale najważniejsze, że wszystko skończyło się dobrze i że Klarcia też przeżyła ten wyjazd bardzo, bardzo dobrze. Cieszyła się na każdą nowo poznaną osobę, na każdą osobę, która zaglądała jej do wózka, także widzę, że jest to dziecko społeczne i bardzo mnie to cieszy, że wspólnie się mogliśmy tak bawić. I tak w ramach zakończenia chciałabym podsumować króciutko to wszystko, co się wydarzyło, bo gdzieś tam mam niedosytnie dopowiedziałam tego wszystkiego, jak ten wyjazd był dla mnie ważny i jaki był przełomowy. No dla mnie to było wyjątkowe przeżycie. Dla mnie to była taka jedna z większych przygód związana z moją pasją i to było takie spełnienie moich marzeń. Zawsze chciałam pojechać na takie wydarzenie, spotkać się z tymi osobami, które tworzą w internecie, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kulis, no i też po prostu połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli troszeczkę popracować, stworzyć dla Was jakąś fajną relację, mam nadzieję, że Wam się podobała, i też spędzić czas w gronie rodziny w jakimś pięknym miejscu, i tak nam się też udało, bo apartament, w którym mieszkaliśmy, był naprawdę śliczny, także no cieszę się, że takie przełomowe wydarzenie miało miejsce w moim życiu i też myślę, że z takim przesłaniem mogę zakończyć tego vloga, że jeżeli mamy jakieś marzenia, to trzeba w nie wierzyć, trzeba uparcie do nich dążyć i pracować nad tym, żeby się spełniały. Ja podjęłam to ryzyko i przyjechaliśmy właśnie do Warszawy całą rodziną, kiedy to się wydawało szalone jechać z niespełna 4-miesięcznym dzieckiem, ale się udało, wszystko przebiegło bez problemów. No i sami mogliście zobaczyć w tym vlogu, jak fajnie się bawiliśmy. Także mam nadzieję, że ta relacja przypadła Wam do gustu. Dajcie mi znać, czy Wam się podobało. Możecie polajkować, zasubskrybować mój kanał. W ten sposób dziękując za tą pracę, którą wykonałam, bo tak, trochę się napracowałam, wyciągając na aparat za każdym razem i trochę musiałam wyjść z mojej strefy komfortu, żeby to robić. Także trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia w następnym vlogu. Buźka!